jaki sposób trafił ten dokument do redakcji TVP Trzyopole, do przestrzeni medialnej, nie wiem, nie chciałabym się nad tym długo zastanawiać. Natomiast to, co jest clou sprawy tak naprawdę, to treści, jakie są przekazywane, jakie są powielane w związku z tym dokumentem. Po pierwsze, szanowni państwo, nie ma żadnego wyroku i powiem szczerze, byłoby to przerażające, bo powiedzieć dziwne to za mało powiedzieć, byłoby to przerażające. Dlatego, że o tym, że zapadł jakiś wyrok, oczywiście wyroku, którego nie ma, dowiedziałam się rzeczywiście z artykułu prasowego. I wiecie, poczułam się troszeczkę tak jak u Kawki, to znaczy budzi się człowiek, no i nagle słyszy, że jest o coś oskarżony, że zapadł jakiś wyrok, nie widział żadnego dokumentu. Przerzuciłam własne biurko w zakładzie komunalnym, przerzuciłam sekretariat i takiego dokumentu nam nie dostarczono, ale już rozpisywały się o nim media, mówiąc o tym, że zapadł wyrok. Jeszcze raz z całą stanowczością chciałabym podkreślić, wyroku nie ma, jest postanowienie sądu. Nie ma tego wyroku bez względu na to, czy pisze o tym prasa, czy różne osoby, na przykład dyrektor fabryki butów stoi tutaj też na placu wolności i opowiada o tym, że w stosunku do czasu na Opole zapadł wyrok. Nie ma wyroku. Druga sprawa to są informacje również powtarzane przez media, jak sądzę, kopiowane i bardzo państwa na to uczulam i proszę, żeby zwrócić uwagę. W tym postanowieniu, które dzisiaj, z którym dzisiaj byłam w stanie tak naprawdę się zapoznać, nie ma ani słowa o tym, że redakcja Czasu na Opole nie może publikować żadnych treści związanych z panem prezesem Ireneuszem Jakim. Ja nie wiem, dlaczego takie informacje są przekazywane, nie wiem, dlaczego takie informacje są powielane. Być może to jest pobożne życzenie pana prezesa, być może to jest źle przeczytane albo źle zrozumiane postanowienie, a może po prostu chęć naginania rzeczywistości. Nie ma tutaj mowy o tym, że Czas na Opole nie może publikować kolejnych treści. Rzeczywiście w tym postanowieniu mowa jest o tym, że powinniśmy zdjąć kilka wskazanych przez sąd artykułów. Oczywiście co do treści tych artykułów będziemy o nich rozmawiać w sądzie. Jeśli ktoś nie zgadza się z treścią, nie zgadza się z informacjami podanymi przez Czas na Opole, oczywiście możemy na ten temat właśnie w sądzie rozmawiać. Ale tak jak powiedziałam, raz jeszcze z całą stanowczością, nie ma żadnego wyroku, żaden wyrok nie zapadł, a po drugie nie ma żadnego zakazu, a taka informacja była powielana, żadnego zakazu wydanego przez sąd co do publikowania treści związanych z prezesem wodociągów i kanalizacji. I całe szczęście, ponieważ gdyby te absurdalne informacje, które były powielane, przekazywane z ust do ust, były prawdą, mielibyśmy do czynienia z tak zwaną cenzurą prewencyjną. A myślę, szanowni państwo, że państwo jako przedstawiciele mediów, i myślę, że każdy obywatel także w tym kraju, nie chciałby żyć, funkcjonować w rzeczywistości, która nakładałaby na kogokolwiek tak zwaną cenzurę prewencyjną. I mam nadzieję, że te czasy są już słusznie minione i że wszyscy mamy je za sobą. Dziękuję bardzo, chyba że są pytania. Czy to postanowienie jest jakieś możliwe do zażalenia? Tak, postanowienie jest możliwe do zażalenia. My oczywiście, no proszę zobaczyć, to są dwa takie pliki. Ja dzisiaj odebrałam z poczty. Tutaj jest także wniosek, chcielibyśmy się jemu przyjrzeć. Natomiast prawdopodobnie będziemy składać zażalenie na to postanowienie. Natomiast wiecie państwo, no na pewno jakby decyzję sądu będziemy wykonywać. Redakcja TVP 3 Opole ma prawomocne dwa wyroki o sprostowanie, żadnego sprostowania nie opublikowała. My w przeciwieństwie do tej redakcji szanujemy decyzję sądu, jeśli to zażalenie będzie nieskuteczne, to oczywiście z tych materiałów się wycofamy. Co do treści, no nie wycofujemy się, to znaczy informacje, które przekazujemy, to są informacje, co do których mamy potwierdzenie i mówienie tutaj o tym, że my przekazujemy nieprawdę, tak, że kłamiemy, oczywiście w żaden sposób tutaj nie polega na prawdzie. Czyli artykuł, który macie usunąć, to usunie, to tutaj będzie nieskuteczne zażalenie, tak? Ja na ten temat jeszcze muszę porozmawiać z prawnikiem. Tak jak powiedziałam, dzisiaj miałam szansę odebrać te materiały. Jeszcze raz powtórzę. Przeszukałam w środę, czyli 1 czerwca, całą spółkę, całe swoje biurko, cały sekretariat, bo być może wpłynął jakiś dokument, tak zakładałam, który przegapiliśmy, którego nie widziałam. Listonosz pojawił się, jeśli dobrze pamiętam, to około godziny 14, natomiast do godziny 14, 1 czerwca już na ten temat rozpisywały się media. No i tak jak powiedziałam, to jest jakieś zaklinanie rzeczywistości, ponieważ te informacje przekazywane przez pana prezesa mówiące o tym, że my jako Czas na Opole nie możemy publikować kolejnych materiałów,
że zapadł jakiś wyrok, w żaden sposób nie polegają na prawdzie. Rzeczywiście jest postanowienie sądu z 25 maja, odebrałam to postanowienie dzisiaj, analizujemy z prawnikiem, prawdopodobnie będzie możliwe zażalenie, więc będziemy się żalić. Natomiast jeszcze raz z całą stanowczością podkreślam, my decyzje sądu szanujemy i będziemy je wykonywać, natomiast na pewno ta sprawa będzie miała ciąg dalszy i na pewno spotkamy się w sądzie. Czy jakieś pytanie jeszcze z Państwa strony, czy wszystko jasne? Gdyby Pani jeszcze przypomniała, które to były teksty? Jeśli dobrze policzyłam, tutaj mamy 5 chyba tekstów, a więc informacje, które przekazywały, że wszystkie teksty dotyczące Pana Prezesa, to są również informacje nieprawdziwe. Mówimy tutaj o tekście, co ma na sumieniu Prezes Jaki, aferę jakiego pracownicy WIG już nie boją się Prezesa, aferę jakiego raport, poza tym, no to chyba tyle, tam, co tutaj było. Jeszcze aferę jakiego opolskiej gminy udziałowcami WIG. No wiecie Państwo, to też jest materiał, który mówi o tym, że udziałowcami WIG są też inne podmioty, nie tylko gmina Opole. To jest też informacja, która była przekazywana. Natomiast w tym artykule informujemy o tym, że są inni udziałowcy. I tutaj Panu Prezesowi, jak widać, to się też nie podobało. Rzeczywiście we wniosku jest taka informacja o tym, że Pan Prezes chciałby, czy życzyłby sobie, skierował taki wniosek do sądu, aby Czas na Opole przez rok nie mógł publikować nic na jego temat. Natomiast sąd nie przychylił się do tego wniosku. No wiecie Państwo, cenzura prewencyjna w tym kraju, mam nadzieję, jeszcze nie obowiązuje. Tak? Mam nadzieję, że nie dożyjemy czasów, kiedy to na temat osób związanych z polityką, z partią rządzącą, osób, które w rodzinie mają kogoś na eksponowanych stanowiskach, co do których nie będzie można wyrażać krytyki albo publikować informacji, które są informacjami niewygodnymi. My jako Czas na Opole nie boimy się tego. My jako Czas na Opole takie informacje zgodne z prawdą, jeszcze raz podkreślam, polegające na prawdzie, będziemy publikować. I sąd, wbrew temu, co przekazuje Państwu Pan Prezes czy osoby z nim związane, nam tego nie zabroni. Dziękuję.